tardes. Tak, bardzo dużo się pozmieniało. Dobre, prostopadłe podanie. Kill. I kto to zobaczy? Doskonała interwencja Terlatki. Terlatka to jest też zawodnik, który no same plusy może zaprzeczać to spotkanie. Dobrze, zrobił to Cieślicki, Jakub Cieślicki, w środku jest Spokoniewski, Cieślicki, ale naprawił swój błąd. Poza tym takie bardzo pojedyncze występy, między innymi właśnie Gandziarowskiego. Wszyscy gracze górnika na swojej połowie, bardzo mało miejsca mają legioniści, ale zobaczmy, może tym razem się uda Terlatka, faul w ataku. Faulowo w ofensywie. I jeszcze mamy Dawida Hansa, ale on chyba przegra ten pojedynek z Terlatką. Dawida, teraz mocna piłka do Szymona Włodarczyka. Nie było w tej sytuacji przez pryzmat Marki. Legia Warszawa w piłce młodzieżowej w zasadzie zawsze jest faworytem, ale no ani w CLJ U18, ani w U17 w zeszłym sezonie nie osiągała takich wyników jak Górnik Zabrze. Za chwilkę ten wątpadnik dośrodkować tym będzie świetnie. Jest dobre dogranie, jest okazja, to była piłka meczowa. To była piłka meczowa, ale nie trafił. Dobrze na małej przestrzeni. Terlatka! No po raz kolejny takie rozwiązanie w wykonaniu Legii. I strzela swojego drugiego gola. Chyba takie rozprężenie troszkę po tym, jakby ulżyło zawodnikom, gdy nie padł gol samobójczy. No bo tam Terlatka pozostawiony. Środka schodzi Staniszewski, zostawia miejsce Terlatce. Terlatka, podanie do Wiktora Kamińskiego i mamy gola numer... W pozycji. Mamy dwie zmiany, mamy też chyba krótką przerwę na uzupełnienie płynu. Łukasz Rytelewski zastąpi Patryka Pierzaka. Pojawi się również Ignacy Dawid, ale jeszcze chyba poczekamy do końca tej przerwy, aby dowiedzieć się, za kogo wejdzie na boisko. No, ale wiadomo, że te limity nieco podniesione. Hubert Terlatka w poszukiwaniu kolejnej asysty, ależ teraz to przestrzega fatalnie. W drugiej połowie ma mało pracy, jeżeli chodzi o grę w defensywie, ale w ataku Terlatka naprawdę bardzo duży plus za to spotkanie. I tylko teraz może żałować, bo... Stały fragment, znów Hubert Terlatka w narożniku, znów na bliższy słup. Rokosz. Rytelewski akurat został, tak? Na zabezpieczenie. Widać, że szukają Kamila Rokosza, czy Gościniarek, czy teraz z drugiej strony Terlatka być może zrobi to samo. Zobaczmy, właśnie tak się dzieje, no i na potwierdzenie tych naszych słów. No to jest właśnie Kamil... Terry, you killed this.